Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Dekorowanie wyrobów cukierniczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Wszystkie masy cukrowe można wszechstronnie barwić przy użyciu barwników spożywczych. Po lekkim uplastycznieniu masę można modelować ręcznie lub poprzez użycie specjalistycznego sprzętu cukierniczego. Aby nadać wyrobom niepowtarzalny wygląd, należy zastosować odpowiednią technikę dekoracyjną. Do prostszych, a jednak w dalszym ciągu bardzo efektownych należy zaliczyć. Pokrywanie powierzchni wyrobów masami. Po wyrobieniu masę rozwałkowuje się, nakłada na wyrób, a powierzchnię wygładza się paczką cukierniczą. Wstążki. Wykonuje się je przez uformowanie w kształt wstążki rozwałkowanych cienkopasków masy. Wykończenie wałeczkiem. Technika ta polega na wykorzystaniu długiego, cienkiego wałeczka z masy cukrowej, którym owijamy ciasto. Różne faktury możemy uzyskać stosując różne narzędzia i materiały, np. gotowe maty lub wałki, ale również patyczki, stemple, a nawet tapety o wypukłej fakturze. Skręcone krawędzie, często nazywane również liniami, to dwa lub trzy wałeczki uformowane z masy cukrowej skręcone razem, a następnie umocowane do pokrytych masą ciast i tortów. Wytłaczanie możemy wykonywać przy użyciu szerokiego asortymentu stempli na świeżo pokrytych ciastach. Wycinanki. Wystarczy pokryć ciasto podwójną warstwą masy cukrowej, każda w innym kolorze, a następnie wyciąć foremkami wzory według aranżacji. Wycięte wzory można umocować w dowolnym miejscu, aby stworzyły dodatkowy efekt. Malowanie stosuje się głównie wtedy, kiedy na pokryciu wytłoczony jest wzór formy. Pracujemy wówczas na widocznych konturach, używając rozcieńczonych barwników, najlepiej w formie pasty, aby się nie rozlewały, oraz pędzelków różnej grubości. Do bardziej zaawansowanych technik należy zaliczyć falbanki, które wykonujemy używając szablonu i wykrawacza do falbanek oraz patyczka do modelowania, którym wałkujemy przygotowany fragment do czasu uzyskania efektu falującego brzegu typowego dla tej formy. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.